to seria nagrań od użytkownika TikToka, który boryka się z aktywnością paranormalną mającą miejsce w jego własnym domu. Zaczęło się od pukania w drzwi, gdzie jak widzimy po ich otwarciu kompletnie nikogo nie ma. Następne wydarzenie miało miejsce w łazience. Woda samoczynnie się odkręciła, a zasłona delikatnie poruszyła. Potem możemy być świadkami niewyjaśnionych kroków w domu autora. Jak sam twierdzi, był sam w domu. Hello? Hello? Keep hearing weird noises in the basement, Steve, so I just wanna... Oh my god, oh my god, oh my god! No way! Oh my god, oh my god! Ale punkt kulminacyjny dopiero nadchodził. Zza rogu wychyla się czarna postać, która wydawała się obserwować autora, ale gdy ten ją zauważył i pobiegł w jej stronę, to wydaje się, jakby istota się rozpłynęła. Ciężko stwierdzić, czy nagranie jest autentyczne. Moim zdaniem tak. Mężczyzna wydaje się być przestraszony tym, co się dzieje w domu. Być może niedługo będziemy mogli obejrzeć coś więcej na jego profilu. Shit. Steve, are you home, bro? Hello? More noises. Whoa. To nagranie przedstawia dziewczynę, która nagrywała siebie podczas ćwiczenia. Ale oprócz nagrania, dziewczyna rozmawiała z kimś przez wideokamerę. Możemy wywnioskować, że jej hobby to gimnastyka i chciała nagrać jedną ze swoich sesji ćwiczeniowych, jednakże coś tą sesję przerwało. Wideo zatytułowane jest Aktywność poltergeista i faktycznie ową aktywność możemy tam zauważyć. Spójrzmy na nagranie. Dad? Did you hear that? What was that? Obviously you would hear them. Yeah. That was loud. What was it? Jak widzimy, coś ciągnie jeden z przedmiotów kuchennych na ziemię, a dziewczyna wydaje się być zaniepokojona. Ale to jeszcze nie spowodowało, że dziewczyna zrezygnowała z ćwiczeń. Dopiero gdy filiżanka samoczynnie spadła na ziemię, dziewczyna zdecydowała się wziąć nogi za pas i uciec. Jak myślicie, czy to nagranie jest prawdziwe? Czy mała dziewczynka byłaby w stanie tak dobrze ustawić takie wydarzenie? Albo czy ktoś mógłby być taką bestią, by wykorzystać dziecko, aby ustawić nagranie i zyskać jakiegoś rodzaju sławę? Jak zawsze jestem ciekaw waszych opinii. To nagranie pochodzi z TikToka, ale mimo tego, że na nagranie tego typu trzeba uważać, to wydaje mi się naprawdę interesujące. Nagranie przedstawia zwykłą przejażdżkę samochodem. Siedzi w nim kilku znajomych, gdy nagle daleko w polu widać dziwną postać, która przypomina coś nadludzkiego. Coś niezwykle silnego i niebezpiecznego. Muszę przyznać, że sam stwór wygląda dość realistycznie, ale zastanawia mnie fakt, dlaczego chłopaki nagrywali pusty teren podczas teoretycznie zwykłej przejażdżki. Być może nagranie zostało zmanipulowane. Jeśli tak, to trzeba przyznać, że ktoś przy tym się nieźle postarał. Wait a second, I think I see a... Someone? I thought I seen a big buck or something. Wait, stop right there, what is that, a buck? What is that? Dude, that's not a... Wait, stop right there, what is that, a buck? What is that? Dude, that's not a...
Maximum Disclosure to kanał na YouTube, na którym wylądowało to nagranie. Pochodzi ono z kamer bezpieczeństwa. Nie przedstawia żadnej istoty paranormalnej ani żadnego fenomenu, ale wydaje mi się, że w tym wypadku tego nie potrzeba, by kogoś przestraszyć. Patrząc w dół, widzimy piłkę, która na początku samoczynnie się porusza, ale można powiedzieć, że może piłka ruszała się na nitce. Przecież było ciemno i z łatwością takie coś można ustawić. Ale niedługo później wydaje się, że ktoś kopnął piłkę, ale akurat teraz jesteśmy w stanie zauważyć, że nikt nie stał obok. Nie widać żadnej nogi, zresztą piłka została kopnięta z naprawdę dużą siłą. Nagranie jest ciekawe, a już sam klimat tego nagrania przeraża, a w dodatku jego zawartość to może być nie lada gratka dla miłośników zjawisk paranormalnych. Мне нужно сейчас будет ИГФ. Вы можете показаться? Не хватает сил. Умерите.